i też byli przyczajeni zakaz skrętu w lewo. Ile wołał? Soro. 40. Soro po rosyjsku myślał, że jestem Rosjanem. Ja mówię, Soro 40, 40, mówię, to jest moc. Mówię, mogę zapłacić albo upomnienie. No ale gadka, gadka. Dobrze, że pracowałem tu kiedyś. Pogadało się trochę. I co? Ile dali? 10 euro, jak widzicie. I co? Już nie ma. 30 euro. I co? Patrzeć trzeba na znaki? Trzeba patrzeć. Jechać zgodnie z przepisami? Trzeba jechać. Bo co? Płakać, ale płacić. Znak był, widzicie? Uwaga na jelenie. Jelenia już jednego z Polski złapali. O, po prawej stronie jaki piękny zamek jest na wzgórzu. Elegancko, pięknie. Następnym razem trzeba go odwiedzić. Nie ma 30 euro. Jakbym tak zgodnie z przepisami jechał, to 3 godziny dłużej. A mi się naprawdę spieszyło. A szef chyba zapłaci. Poczta ściśle tajna. Dzisiaj ładunku nie ma. Jedzie się elegancko. Widzicie zameczek po prawej stronie? No już jest teren miasta. Trzeba zwolnić, bo znowu gdzieś mnie nakryją. A w mieście jest 50. Muszę wam powiedzieć, że w tych górach Stala Lubownia. W tych górach nie chcę odbierać aplikacja mapy go. Gubi się. Lata w lewo. Skręć w lewo. Skręć w prawo. O, widzę, że za mną sznur samochodów zmniejszył szybkość. Chciało być tu 50 do skrzyżowania, ja jechałem 60. Teraz jest 70. Tu już jest Stara Lubownia, dużo sklepów jest, Kaufland, Lidl. Trzeba uważać, ale 70 przelatuję. U nas by było 50 albo 40. Tu jest 70. No, kto by powiedział? W ubiegłym roku tędy jechałem. Była 50. Teraz zrobili 70. Płotki postawili i się jedzie. Jadę na Poprad. Prawo jest na do Polski, a ja jadę na Poprad. No i co ja? Mapa Google nie, zaczęła szaleć. I co zrobić? Włączyłem zapasową aplikację Navi Expert na próbę. Ale Navi Expercie, proszę was, nie ma
nie ma jakby w mieście radarki były, nie ma zaznaczone radarków, jest mapa czysta. Polak jakiś jedzie przede mną. BMW. Chyba jadą na Tatralandię albo do Popradu na basen. A przed nami traktor jedzie. 30 na godzinę. Linia ciągła, nikt się nie wychyla. Zakręt. Każdy się boi. Każdy się boi. Ja też trochę zwolniłem, no bo co? Tu 30 euro, tu 30. Ileż to można płacić? A nie zarabia się 10 euro na godzinę, nie? Niestety. No, BMW, jedź. FD. No nie. A, zakaz wyprzedzania. Widzicie? Zakaz wyprzedzania. I co? W Polsce co by zrobił? Od razu. A tu, gdzie na zakręcie będą stali? I nie ma. 100 euro. Dobrze. Głośno mówię, bo się to trochę zdenerwowałem, ale 70 na znaku, a się jedzie 30. Traktorek jedzie i będziemy chyba jechać do samego Popradu. Tak, to co? Billboardy nie widzicie? Listki, pokutę, którą zapłaciłem, widzicie? Widzieliście? I co? A tu w oddali wysokie góry, Tatry, Tatrzańska Łomnica, stary Smokowiec. Widzicie? Temperatura 25 stopni dzisiaj, maj, 2 maj, a w górach śnieg. A w górach śnieg, jak widzicie, wysoko. Co wam tu jeszcze ciekawego powiedzieć o tych drogach? Bo ktoś mi pisał, czy są busy osobowe na Słowacji. Jak widzicie, jadę już kilka kilometrów. Busa osobowego nie widać. W tej chwili przejechał bus towarowy, ale na Słowacji zakaz wożenia pasażerów w busach. No i bardzo dobrze. Bezpiecznie. Teraz wczoraj wypadek, czy przedwczoraj był. Dwie osoby zginęły w busie. I to na autostradzie. A tu jest zakaz. Małe mieściny są. I wyobraźcie sobie, że autobusy dojeżdżają. Wielkie autobusy, zielone, dojeżdżają do miejscowości, ale busów żadnych nie widzę. O! Narodowość cygańska. Śmieci wyrzucają. Widzicie? Po prawej stronie. W torbach. Aż dziw. Cygan. Śmieci wyrzuca w torbie. W worku. Tu też dalej. Roma na spacerze z dziećmi. Ciekawe, czy tu 500 plus mają.